Sponsorem programu jest Hotel Trzy Wyspy w Świnoujściu. Dzisiaj zaproponuję lekkostrawny obiad łososia konfitowanego w maśle klarowanym wraz ze szpinakiem, ale szpinakiem przygotowanym dosyć niekonwencjonalnie, nie tak jak nasze babcie to przygotowały, czyli szpinak mieliły, robiły taką papkę, tak? Tutaj użyjemy szpinaku w liściach z dodatkiem czosnku, masła klarowanego, śmietanki, kremówki, żółtego sera. Do tego młoda marchewka podduszona na maśle i młode ziemniaki. Mamy co prawda styczeń, skąd młode ziemniaki? Kupiłem dzisiaj całe opakowanie młodych ziemniaczków, już gotowych do użycia w jednym z marketów w Świnoujściu. A więc do dzieła. Bardzo prosty przepis, co to jest konfitowanie. Jest to gotowanie w niskiej temperaturze, w dużej ilości tłuszczu. Przy czym proszę się nie obawiać, że ryba nasiąknie tym masłem, ponieważ wszystkie soki, które będą chciały się wydostać z tej ryby, będą powstrzymywane przez masło. A masło jest powstrzymywane poprzez soki, które chcą się wydostać z danej ryby. Więc oczywiście w pierwszej kolejności doprawiamy sobie naszą rybę. A doprawiamy czym? Ja tutaj mam sól, pieprz, odrobinę ziół prowesalskich i odrobinę słodkiej, czerwonej, wędzonej papryki. Jest taka mieszanka. Oczywiście na rynku mamy bardzo duży wybór różnych mieszanek, z tym, że bardzo proszę Państwa, żebyście sprawdzali skład i wybierali te bez glutaminianu sodu. Tak, mamy już doprawioną rybę. W tym czasie mój kolega przygotuje dla Państwa szpinak na odrobinie również masła klarowanego. Resztę masła bardzo proszę wlej mi tutaj. Szpinak o tej porze roku to oczywiście szpinak... Starczy. To oczywiście szpinak mrożony, tak? Tutaj użyjemy szpinaku mrożonego, bo jest bardziej popularny i łatwiej dostępny, aczkolwiek w tych większych marketach, nawet i w Świnoujściu, często spotykam świeże liście szpinaku. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp do świeżych, polecam świeże, tak? Tutaj użyjemy mrożonego, ale w liściach. Bardzo proszę wystrzegać się szpinaku mielonego do tej potrawy, tylko wyszukać w liściach, tak? Ząbek czosnku spokojnie wystarczy, drobno posiekany. Teraz doda go do klarowanego masła, lekko zrumieni. Następnie doda szpinak, kremówkę, sól, pieprz i oczywiście odrobinę posiekanego żółtego sera. Panie Krzysztofie, jest czosnek również, możemy dostać suszony. Jego nie możemy użyć do tej potrawy? Proponuję nie używać suszonego czosnku. Świeży. Świeży jest naprawdę dużo zdrowszy i bardziej aromatyczny. Oczywiście polecam użyć polskiego czosnku, nie chińskiego. Polski jest znacznie zdrowszy i bardziej aromatyczny. Ja w tym czasie przygotuję sobie masło. Masło klarowane. Masło klarowane. Rozgrzeję mniej więcej do temperatury 60-70 stopni. A przy okazji się jeszcze zapytam, dziś mamy oczywiście łososia, tak? Czy może być użyta inna ryba, która ma oczywiście najmniej ości? Każdą rybę możemy w ten sposób przygotować. Jako ciekawostka powiem, że tak przygotowany dorsz w domu nie odda swoich zapachów, tak? Zawsze jak smażymy tego dorsza, to cały dom jest zapełniony aromatem specyficznym. Sąsiedzi wiedzą, jaką rybę smażymy. Jaką rybę, że ryba w tym dniu akurat jest u nas na obiad. Natomiast tak przygotowana ryba nie odda tych zapachów z tego względu, że jest zanurzona całkowicie w maśle. Klarowane masło już zaczyna nam falować, więc temperatura jest odpowiednia. Teraz, tak jak mówiłem, zanurzamy całkowicie naszą rybę w tym klarowanym maśle. Jeżeli będziemy używać kuchenki gazowej,
proponuję na jak najmniejszym gazie przez około 10-15 minut. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić tak naprawdę, prawdziwie konfitowane, to wlewamy masło klarowane do naczynia żaroodpornego, rozgrzane mniej więcej do 60 stopni, wkładamy łososia i wkładamy do piekarnika. I tam sobie przez godzinę dochodzi. Nasz łosoś już jest gotowy, doszedł na bardzo wolnych obrotach, na nie za bardzo rozgrzanym maśle klarowanym. Szpinak mamy gotowy, więc Bogdan, ja zdejmę teraz naszego łososia. Ciebie proszę, zajmij się jeszcze naszymi młodymi ziemniaczkami i naszą marchewką. Podgrzej lekko na klarowanym maśle. Ja natomiast przygotuję talerz. Dzisiaj taka ciekawostka. Do dekoracji posłużę się takim śmiesznym owocem, który również jest dostępny tutaj w świnoujskich marketach. Owoc, który ma trzy nazwy. Trzy nazwy bardzo prawidłowe. Jest to oryginalna nazwa pitahaya. W niektórych regionach mówią na to dragon fruit, a po polsku smoczy owoc. Mhm. Smoczy, bo taki ostry i pikantny? Nie, bardzo delikatny. To jest mniej więcej coś w połączenie posmak lekki kiwi, natomiast po przekrojeniu ja się tym owocem zachwyciłem, ponieważ wygląda bajecznie. Jak z makiem. Tak, tak jakbyśmy rozrobili kiwi troszeczkę szklanymi pestkami. Oczywiście nie jemy tego różowego, tylko jemy to białe w środku. To, co jest w środeczku. A do czego możemy ten owoc wykorzystać? Ja wykorzystuję go do dekoracji, możemy go wykorzystać również do sałatek, ale jest przepięknie dekoracyjny, więc... Faktycznie. Niespotykana kolorystyka, prawda? W tym czasie nasze ziemniaki już są, a więc odetniemy troszeczkę owoc od tego, co będziemy tutaj dalej podawać. To są kiełki z buraka, rozumiem. Tak, to są kiełki z buraka. Teraz wyłożymy sobie szpinak, który wcześniej był przygotowany. Jest już gorący. Proszę zauważyć, że nasz szpinak różni się trochę od tego, którego podawano nam w dzieciństwie i do którego większość z nas miała długie zęby i uciekała. Czyli tej papki, tak? A, czyli tej takiej papki, którą robiła nam babcia, że to jest bardzo zdrowe. Owszem, zdrowe, ale niezbyt mi to również smakowało. Naszego łososia wyjmiemy. Ja wyciągam go na papier, żeby odsączyć z tego masła klarowanego, w którym jednak on się tam kąpał. Ale tak jak Państwo zauważycie, za moment proszę tutaj na przykładzie tego kawałka zobaczyć, nie błyszczy się, nie ma odrobiny masła w sobie, tłuszczu. Jest to danie, piękne danie obiadowe. Dokładnie, polecam to na obiad. Tu kolega już ma przygotowane ziemniaczki. Pozwolisz, że przejmę. No, że takie młode ziemniaki cieszą oko. Są bardzo smaczne. No tak, w tym momencie już myślimy o lecie, o wiośnie, tak? Dokładnie. I dziękuję. Poproszę teraz marchewkę. Jest to nie specjalnie cięta marchew, tylko młoda marchewka. Młoda, mała marchewka, którą również dzisiaj zakupiłem specjalnie do programu. Jest delikatniejsza i zakończymy nasz talerz, ale to już w formie kontrastu. Konieczyną. Mikroliśćmi. Bardzo proszę, łosoś konfitowany w maśle,
na szpinaku z młodą marchewką, młodymi ziemniakami i w formie dekoracji ciekawostki owoc pitahaya, czyli dragon fruit, lub inaczej po polsku smoczy owoc. Życzę smacznego. Sponsorem programu jest Hotel Trzy Wyspy w Świnoujściu.